sposób wyrównała najlepszy start w historii klubu, wygrywając 7 z pierwszych 8 spotkań. Mamy drobne problemy techniczne. Zapowiadanego materiału o wyborze nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji dzisiaj nie będzie. Bardzo przepraszam. Dziś to już wszystko. Kolejny serwis sportowy jutro o zwykłej porze, a już za chwilę prognoza pogody. Zapraszam. Niedziela, 3 listopada, Joanna Brzeszniewska-Ziger. Witam i zapraszam na wydarzenie.